Powiem ci prawdę. Niekoniecznie przyjemną, ale prawdziwą. 220 V, taką dawką właśnie elektryczności chciałem poczęstować mojego młodszego brata. W końcu go nie podpiąłem, podpiąłem kumpla. Chciałem żonę też podpiąć pod prąd, ale nie, już nie mogę. Dopiero jak mi pewne dźwięki bębnów zdemolowały mój umysł delikatnie. Dopiero jak mi te dźwięki zdemolowały, to pomyślałem, że już nie będę młodszego brata ani żony podpinał pod prąd, ani innych kumpli, ani siebie samego. Wolałem tłuc brata wałkiem i małym scyzorykiem harcerskim. Ale zawsze mam tą chęć wrócić i zrobić coś pod prąd.